Buonasera a tutti! Dzisiaj zabieram Was ponownie do cudownej, słonecznej Italii. Co w programie? Ravioli na słodko. Michał Bałazy, witajcie na Szlaku Smaku. Do przygotowania makaronu niezbędna będzie mąka, żółtka i być może, ale to się okaże, odrobina wody. Do sosu śmietanka i pasta waniliowa bądź świeża wanilia. A czym wypełnię pierożki? Twarogiem i bakaliami. Zaczynam od przygotowania ciasta. Aby przygotować prawdziwie włoskie ciasto, musiałbym odmierzyć 500 g mąki. I to też postaram się zrobić. I do tejże mąki wbić 5 żółtek. Skąd te proporcje? A to dosyć proste. Otóż na każde 100 g mąki przypada jedno żółtko. Co zrobić z białkami? Można je wykorzystać na przykład na kokosanki. No i teraz, moi drodzy, trzeba będzie przygotować z tego ciasto. Jak zapewne się domyślacie, na ten moment ciasto nie będzie się odpowiednio kleiło, ale zaraz ten stan zmienimy. Można dodać jeszcze żółtko albo nieco wody. Nie za wiele. I zaczyna być dobrze. Teraz ten żmudny proces wyrabiania ciasta. To chwilkę potrwa. Czas na deskę. I łączymy w całość. Tak przygotowane ciasto zakrywam ściereczką i odstawiam na kilkanaście chwil. A ja działam dalej. Przygotuję farsz do ravioli. Farsz powstanie z twarogu. Do naleśników, do pierogów wybieram krajankę, ponieważ konsystencja tego sera jest doskonała właśnie do tego typu dań i potraw. O tym właśnie mówię. Do twarogu dodaję bakalię, żurawinę, morele. Oczywiście moreli nie dodam w całości, trzeba będzie je odrobinę pokroić. Suszoną śliwkę. Nawet suszone śliwki, bo przecież nie jedna. Orzechy. Ja dodam laskowe. Mogą być też orzechy włoskie, jak najbardziej. Można je zmielić w młynku albo drobno posiekać. Znaczy no, z tym drobno to też bez przesady. Czy trzeba dodawać cukier? Niekoniecznie, ale przy takiej ilości twarogu, no i szczególnie przy dzieciakach, można nieco osłodzić. Zamiast cukru można równie dobrze dodać miód. I kolejne trudne zadanie dzisiaj, już drugie. Połączenie wszystkiego w całość. Farsz jest gotowy, czas powrócić do ciasta. Blat lub stolnicę podsyp odrobiną mąki. Ciasto trzeba będzie teraz rozwałkować. Będzie potrzebny naprawdę sporej wielkości placek. No i się zrobił naprawdę spory płatek i o to chodziło. Teraz mniej więcej określam połowę. I na tej części, na tej pierwszej połowie, będę układał farsz. Porcjuję około 20-30 gramów. Słuchajcie, porcje przygotowane. Mniejsze i większe, bardziej lub mniej koślawe, nieważne. Ważne, żeby było smaczne. Co jeszcze jest ważne? Że tego typu danie, tego typu potrawa to świetny sposób na rodzinne spędzenie czasu. Przecież zaprośmy dzieci, babcie, dziadków, zróbmy to razem przy wspólnym stole. Teraz, kochani, woda. Woda i pędzelek. Tutaj te brzegi sobie smaruję, tak aby ciasto z ciastem się pięknie połączyło. I zakładka. Zakładam jedną część na drugą. No i teraz te miejsca, gdzie jest farsz, ewidentnie odstają. Jedyne, co trzeba zrobić, to odrobinkę je docisnąć. Tak, wiem, wymaga to nieco czasu i odrobinę zabawy, ale bardzo zależy mi na tym, by to ravioli było naprawdę piękne. Co teraz? Teraz powinienem mieć taki specjalny nożyk, którym będę ładnie wycinał, no ale przecież nie będziemy kupować nożyka tylko z tego powodu, żeby raz na jakiś czas zrobić w domu ravioli. Dlatego wycinam. Ravioli jest praktycznie gotowe do tego, aby umieścić je we wrzątku, ale możemy jeszcze na sposób polski nieco udekorować, a przy okazji złączyć ze sobą makaron. Zobaczcie. Tak jak babcia przykazała, o, i już jest troszeczkę inaczej.
Pierożki tradycyjnie około 3, maksymalnie 4 minut od wypłynięcia. To jeszcze sos. Sos bardzo prosty i bardzo szybki. Śmietana 30. Pasta waniliowa. I zostawiam, niech się nieco zredukuje. Śmietanka już się zagotowała. Odrobinę ją osłodzę. O, wystarczy. I dam jej 2 minutki. W międzyczasie wyciągnę pierogi. I nieco sosu. Gotowe. Na górę można dać jeszcze odrobinę suszonej żurawiny. Kochani, po przepis na ravioli i pozostałe wspaniałe dania kuchni włoskiej, francuskiej, polskiej i nie tylko, zapraszam na kanał Na Szlaku Smaku. Zaglądajcie do Polo Magazynu, odwiedzajcie Polo Market i róbcie zakupy w aplikacji bardzo wygodnie, bez czekania w kolejkach. Zapraszam Was na kolejne odcinki Na Szlaku Smaku, a ja zabieram się za próbowanie. Arrivederci!